Cześć moi kochani, z tej strony Zawszok. Ja dziś na odcinku zrobimy slime z resztą tych diamencików. Postanowiłam, że dodam wszystkie, bo są naprawdę przepiękne. Dalej to będzie z tych jednych z mniejszych slime'ów. Wy zostawiacie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale. A dziś wyjątkowy odcinek, ponieważ będę robić slime'a w pojemniczku, który dostałam od swojej fanki. To pamiętam jakie rzeczy od was dostaję na spotkaniach, co od was dostaję. Jest tego naprawdę sporo, ale jednak mi się udaje zapamiętać wszystko, więc chciałabym, żeby był wykonany w tym pojemniczku. Będzie on jednym z tych mniejszych i użyję do tego kleju Pepco, więc my zabieramy się do pracy, a wy oglądajcie, my, czyli ja zabieram się do pracy. Do pojemniczka wlewam kleju. Dodaję sodę. I przecinam wszystkie koraliki, żebyście widzieli. I wsypujemy je tutaj. Nie wiem, czy to dobry pomysł, że wszystkie przeciąłam w jednym momencie, ale mniej więcej tak pomyślałam, że zrzucę. Nie, zobaczcie. Super to wygląda. Mieszam to tam razem z sodą powolutku. Dobra, zobaczcie te drobinki, jak to przelatuje. Mnie się osobiście bardzo ten efekt podoba. Dodaję aktywator w postaci płynu do soczewek. Ja mam aktywator do oczu wrażliwych, więc trzeba go dodać więcej. Wygrzebać z dna. O! Smoczyłam sobie dłonie aktywatorem, ponieważ mam suche. Wow, idzie to. Jezus, efekt na żywo jest powalający, bo mam tutaj słońce ostatnio, jak nagrywałam. Nie miałam słońca i one się mienią jeszcze lepiej. Zobaczcie. Bardzo mi się podoba ten efekt. Super. I to strzelanie. Dodatki w slimie powodują, że małe bąbelki powietrza mają tam dostęp i szybciej one się pojawiają, ale dla takich efektów ASMR prywatnie naprawdę super się sprawdza. Tada, przepiękny. Wkładam z powrotem do pojemniczka od mojej fanki, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!